Witam z trasy do Puszczy Słupskiej. Niedzielne. No, popołudnie, godzina 16, 25 dzień września. Pierwsza niedziela jesieni. Wybrałem się do Puszczy, choć sygnalizują mnie znajomi, że w Puszczy grzybów nie ma. W związku z tym trochę zmieniłem miejsce. To jest północna ściana Puszczy, północno-zachodnia dokładnie. Zobaczymy, co tam się dzieje w tym lesie. Chociaż miałem 10 km od domu grzybiarzy, którzy ładnie nazbierali, a w Puszczy niestety nie nazbierali. Zobaczymy. Parking dla pracowników, czyli dla mnie, pracownik leśny. Puszcza Słupska i słoneczko. Ruszam w las rowerem. W lesie cisza, ale rosną jakieś podgrzybki. Takie małe, trochę podślimaczone. Gdzieś przy drodze sobie rosną. Więcej nie widać. Nie, tu jeszcze się. Ale ten już jest stary, a ten też jakiś ze ślimakiem kołyszący się. Tu. To samo. To samo. A tu jeszcze jakiś jest. Ojej, jaki wygryziony. A tu? No. Może być. Ewentualnie. Jakieś tam podgrzybki się trafiają. Niewesołe, ale są. Taki podgrzybek to już tylko na skup się nadaje. Robaczywy i stary. Na skup idealny. Kolejny podgrzybeczek. No, może być. Gdzie niegdzie jakieś podgrzybki stoją na zielonym dywanie. Nie ma rewelacji. Najpierw spotkałem tubylców, to mieli kilka opieniek, a później spotkałem jakiegoś zbieracza zawodowego. Na skup zbierał. No to miał trochę tych grzybów. Ale tylko dwa borowiki. O, ten ładny. Nie ma jakiejś zatrważającej ilości. Ale stoją jakieś grzyby. O, surojatka sobie stoi. Dzisiaj jest bardzo ciepło. W krótkich spodenkach przyjechałem do lasu. Sporo widzę powycinanych lasów tutaj w tym rejonie. Zresztą jak wszędzie. Lasy się zmieniają bardzo dynamicznie w ostatnim czasie. Może nie tyle zmieniają, co ubywają. Trzeba wracać do roweru. Nie wiem, czy to czasem nie są kurki. To są kurki. Tak. Jedna, druga. Tutaj takie trzy malutkie jeszcze są. O. Dobra.
No tutaj raczej borowików nie będzie w takim lesie. To jest podgrzybkowo-kurkowy widać las. Czasami może gdzieś pojawić, ale wątpię. To jest bór sosnowy, tutaj wchodzę w świerki. Idę do samochodu, co ja gadam, do roweru. O, podgrzybek zamszowy. Zazwyczaj są robaczywe, ale ten pewnie jest dobry, bo ma twardą nogę. Taki trochę zniszczony las. Zobaczę, czy coś tu jest. No jest. W końcu jakiś ładniejszy grzyb. Czyli podgrzybek. Z ciemnym łebkiem. Jeden. I drugi. Ten trochę mniej. Ale też młodziutki, ładny. Czysty. Jak to mówią. Za wschodnią granicą, że czysty. Może gdzieś jeszcze się trafię. Jakiś podgrzybek. O. Jest. Ten ładny. Dosyć jest mokre takie podłoże. Grzyby się zaczynają pojawiać. Ciężko je wypatrzeć, bo tu trochę liści leży. Chociaż to nie są liście, tylko kora. Taka kora podpadała gdzieś od drzew. Bardzo jest cicho w puszczy. Ale są też poobcinane trzony. Ktoś już tu był. W końcu to jest niedziela. No, tu obcięty, ale to nie jest dzisiaj cięte, może i dzisiaj, a tu z boku. Może rano ktoś był. Chodzą ludzie, podgrzybki głównie na skup zbierają. Jak leżą trzony, to na pewno zabrali na skup, a leży ich sporo. Bo na skupie skupują same kapelusze. Bez trzonów 6 zł kilogram podgrzybków jest. Podgrzybek 6 zł. Nie wiem po ile borowiki, ale skupują grzyby. Skupy są uruchomione. Pochodzę tutaj trochę, pokręcę się za tymi pokrzypkami, póki jeszcze trochę słońca jest. Ludzie nie gdzie faktycznie są. To ładne takie są. Małe są, ale kupę naciętych trzonów, o. Czy nóg, jak ktoś woli. Jeden, drugi. Łatwiej znaleźć jest wyciętą nogę niż grzyba. Bo grzyb się kamufluje. Tutaj dwa. Takie ładne, zrośnięte. Ładne są. Czyli ktoś tutaj był, podejrzewam, w sobotę. A tych grzybów jeszcze nie było. Bo duże pozabierane, a małe tylko stoją. Póki co podgrzybki rozmaite. To taki jest prozaiczny las, to i prozaiczne grzyby. Bolowiki lubią takie lasy trochę bardziej skomplikowane, bym powiedział. Może znajdę miejsce prawdziwkowe, kiedyś gdzieś znałem parę takich punktów. Wyskoczyłem trochę w bok, w borowikowe miejsce, ale tylko pod grzybek. I to taki jakiś chyba niezaciekawy. Jakieś sito.
Na skup się nadaje. Ale ja go zostawiam. Idę szukać roweru, bo się oddaliłem od roweru dosyć daleko. Mam nadzieję, że go znajdę. Tam było dobre miejsce na propos grzybki. Prawie pół koszyka nazbierałem. A teraz trochę gdzieś się wypuściłem. Taki nieciekawy las. Bym powiedział nie tuzinkowy, bo to taki trochę paprocie, nie paprocie, krzaki, świerki. Był tu kiedyś czas na porawdziwkę, ale dzisiaj nie widać nic. Pod grzybki się trafiają. To takie młode. Tu jest mrowisko. Takie nieduże. Obok proszę zobaczyć. Ile grzybów. Przy mrowiskach zauważyłem, lubią rosnąć grzyby. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. No, wokół tego mrowiska znalazłem jeszcze ze dwa. To nie jest tak źle. Może to jest hodowla grzybów założone przez mrówki. Ale cisza też. Sosna. W zasadzie to jest bór sosnowy. A jak na bór sosnowy przystało, kozia broda, czyli siedzuń sosnowy. Ale ja nie zbieram tego typu grzybów, chociaż są smakosze tych grzybów. Ja się skupiłem dzisiaj na podgrzybkach, bo na razie innych grzybów nie widać. Kilka kurek było. W puszczy już zapada noc. Ja mam koszyk grzybów. Trochę się zdenerwowałem, bo roweru nie mogłem znaleźć. Się zacząłem kręcić w kółko, gdzieś tam za grzybami. Ciemno, ciemno, ciemno. Rower przypięty do drzewa. Latarkowe zbieranie grzybów. Ładne podgrzybeczki. Chciałem dozbierać do pełna koszyk. Dlatego teraz przy latarce wziąłem ze sobą rower, już idę. To już nie jest tak łatwo, jak tylko sobie iść. Dobrze, że tu nie ma tych wywrotów tak dużo. To jakoś można iść. Rowerem się trochę pewniej czuję, bo jak zabłądzę, to zawsze mogę gdzieś pojechać. No przynajmniej nie muszę roweru szukać, a to jest naprawdę denerwujące, jak rower się zgubi w lesie. W nocy. Udało się wyjść na drogę. Trochę strach w lesie. Oblatuję. Już miałem jechać. Ale tu jeszcze widzę. To już z drogi wypatrzone. Ale piękny podgrzybeczek. Nieruszony przez żadnego szkodnika. Przez ślimaka i przez nic. Gdzie chcę jeszcze iść do lasu. Ale już mam pełny koszyk. Jak się zbiera grzyby, to się nie myśli o tym, że jest tak ciemno. Ale kiedy już się wyjdzie czas powrotu, że do samochodu jest chyba ze 3. Zaraz, ile tu mamy przejechane? 3,33. No, 3 km 330 metrów, ale jeszcze do domu 37 czy 35. No to prawie 40 km jest do domu. To ładnie. Nie ma żartów. Jeszcze by się coś znalazło, ale już starczy. Jadę. Jeszcze się trafiły gdzieś na drodze maślaki. Nie odpuszczę im. Bardzo ładne. Gdzieś tu widziałem jeszcze jakiegoś maślaka, ale gdzie on tu jest? Z roweru było widać. Już rozdeptałem, tak to był, rozdeptałem. Tylko dwa będą. Czemu ja rozdeptałem? Nie wiem. Czasami się tak zdarza.
trzeba jechać dalej. Jeszcze gdzieś tutaj skręciłem. To jest sitak. Sitarz. Ale nie sitak mnie tutaj zatrzymał, tylko przydrożna droga, brzoza, a pod nią kozak babka. Ładny dosyć. Chyba noż zgubiłem? Czy mi się zdaje? Nie, jest tutaj nożyk. Dobra. Pierwsze udane w tym roku grzybobranie. Puszczy Słupskiej w ogóle. Czas odjazdu. Na razie borowików nie widać. Trochę szkoda, za to jest jeden kozak, kilka maślaków i same podgrzybki. Nastała noc w puszczy, nic nie widać, jest ciemno. Odjazd.